Policjanci podsumowują intensywny czas swojej pracy w święta. Blisko 3000 interwencji obsłużyli funkcjonariusze. Wyeliminowali z ruchu 51 kierowców, którzy niestety zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Doszło na naszym terenie Dolnego Śląska do 8 wypadków i 179 kolizji, także tyle zdarzeń obsługiwali policjanci. Niestety dwa wypadki to były zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym w powiecie oleśnickim i świdnickim. W tym roku w czasie Świąt Bożego Narodzenia doszło do mniejszej liczby wypadków. 6 wypadków mniej. To też zasługa po części oczywiście kierowców, którzy w większym zakresie stosowali się do przepisów ruchu drogowego, ale również policjantów, którzy intensywnie prowadzili kontrolę, starając się właśnie wyeliminować tych nietrzeźwych kierowców, którzy są tak naprawdę bardzo dużym zagrożeniem na drodze. W tym roku zatrzymano także 140 osób na gorącym uczynku w trakcie popełniania różnych przestępstw.